Impreza Intellectium Masters jest imprezą, która przede wszystkim bardzo mocno promuje nasze miasto, w szczególności wśród młodzieży, pokazując wielki potencjał, który w naszym mieście jest. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz oczywiście to jest kwestia możliwości w oparciu o Intellectium Masters rozwoju rynku pracy w nowoczesnych technologiach, rynku pracy z nowoczesnymi technologiami, stąd też pomysł budowy hubu gamingowo-technologicznego na Nikiszowcu, gdzie w dawnej kopalni Wieczorek tego typu obiekt powstanie. Mamy na to już finansowanie, więc to też pokazuje, jak mocno dywersyfikujemy swoje działania, myśląc o rynku pracy i o atrakcyjności tego rynku pracy w Katowicach. Przede wszystkim będziemy mieli turniej Counter-Strike'a, który jest takim chyba najbardziej widowiskową częścią tego turnieju. Przy okazji warto dodać, że to będzie turniej w nową wersję gry, czyli Counter-Strike 2, Counter-Strike'a, który istnieje na rynku bardzo, bardzo długo, a na to uaktualnienie, na ten refresh fani czekali bardzo długo. Ta zmiana miała miejsce w zeszłym roku. Ten turniej będzie pierwszym dużym turniejem w Polsce, który będzie się odbyło właśnie w tą wersję gry. Czyli to jest coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Najlepsi gracze na świecie, najlepsze drużyny walczący o równo $1 000 000. To jest chyba, powiedzmy, ten główny punkt programu. Poza tym odpowiednikiem turnieju Counter-Strike'a, ale w rywalizacji tej 1-1 gra StarCraft. I to drugi taki turniej, który są, oba one są częścią Intellectium Masters.